Cześć. Dzisiaj znów udajemy się w starożytność. I chciałam wam powiedzieć odrobinę, dlaczego zaczęłam nagrywać ten podcast, chociaż jest to zupełnie bez znaczenia. Ale i tak opowiem. Niedawno byłam w Berlinie, oglądałam popiersie Nefertiti, bądź Nefretiti, różnie się tam mówi, czyta, pisze. I było ono absolutnie olśniewające. Znajduje się w Neues Muzeum, gdybyście kiedyś byli. To samo muzeum, szczerze mówiąc, jest dosyć staroświeckie i niekoniecznie jakoś wybitne, ale to po pierwsze jest absolutnym arcydziełem. I sobie od razu pomyślałam, że powinnam nagrać o Nefertiti, ale jak zaczęłam się zagłębiać w temat tej królowej, tak to nazwijmy, no to trochę mi wyszło, że dobrze byłoby najpierw nagrać o Hatshepsut. Nie dlatego, żeby się nie dało słuchać podcastu o Nefertiti, ale będzie po prostu przyjemniej, gdyby ktoś chciał po prostu jakoś bardziej prześledzić ciągłość dynastii dawnych egipskich, zacząć po prostu od historii Hatshepsut, która była naprawdę bardzo, bardzo ciekawą postacią. I choć będziemy się musieli cofnąć 3,5 tysiąca lat i operować na historiach, które zostały trochę przetworzone wielokrotnie i prawdopodobnie na spekulacjach, jak to bywa w przypadku tak odległych dziejów, no to jednak jest to taka przestrzeń dosyć baśniowa i ciekawa i naprawdę niezwykły okres dziejów i niezwykły region, że chyba warto najpierw się tam troszeczkę udać do czasów Hatshepsut. Hatshepsut jest nazywana jedyną kobietą faraonem, co nie jest prawdą, bo było ich więcej. Także przed Hatshepsut, która mogła w innych przypadkach być nazywana pierwszą kobietą faraonem. No ale ona oczywiście też nie była pierwsza, bo była też kiedyś niejaka Neferu Sobek, o której prawdopodobnie nikt z was nie słyszał, bo ona nie jest specjalnie popularną postacią, ale istniała taka, której nadano potem tytuł faraona. Więc nie będziemy tutaj przyczepiać jej tych łatek pierwszych, jedynych i tak dalej, ponieważ one niezupełnie są zgodne z prawdą, bo to troszeczkę zależy od nomenklatury, rzecz jasna, bo jeżeli przyjmiemy różne założenia, to różnie możemy kogoś nazwać, tak? No ale Hatshepsut nie była jedyną ani pierwszą władczynią Egiptu na stanowisku faraona. Zanim jednak Hatshepsut, to muszę wam powiedzieć, taką sagę króciutko przedstawić tej ich dynastii. Mówimy o dynastii 18 starożytnego Egiptu, ponieważ tam się działy bardzo ciekawe rzeczy, jeśli chodzi o potomstwo i następstwo tronu. Wielkim faraonem 18 dynastii był Amenhotep I. Był właściwie twórcą potęgi Egiptu. Za Amenhotepa I granice państwa sięgały na południu górnej Nubii, a na wschodzie rzeki Eufrat. I ja wiem, że wy sobie nie możecie tak na pierwszy rzut ucha tego wyobrazić, no nie, wcale nie musicie, bo jakby no nie wszyscy muszą wiedzieć. Więc powiem wam, że do Egiptu należała wtedy na przykład dzisiejsza Palestyna, Liban, Syria, a nawet północny Sudan. To było olbrzymie terytorium, imperium egipskie. Był to najdalszy wtedy znany w historii zasięg granic państwa egipskiego właśnie za Amenhotepa I, faraona 18 dynastii. Amenhotep panował długo i szczęśliwie, jednak po jego śmierci wyłonił się bardzo trudny problem dziedziczenia. Prawo wymagało, by faraonem był krwi królewskiej i to zarówno ze strony ojca, jak i matki. Tymczasem Amenhotep I miał z legalnego małżeńskiego związku tylko córki. Jedyny syn, Totmes, gdzieniegdzie mówią na niego Tutmos, na tym to imię, ale tak naprawdę nie wiemy, jak wymawiano te imiona. To jest wszystko transkrypcja już nowożytna, więc przyjmijmy, że Totmes, tak? Tymczasem jedyny syn Amenhotepa I, Totmes, urodzony był z konkubiny, czyli nie był z krwi królewskiej od strony matki. No, zatem uznano, że dla ugruntowania władzy
Totmes ożenić się musi ze swoją przyrodnią siostrą, jedną z tych legitnych córek faraona, bo oczywiście kobiety nie były faraonami, nie mogły zostać faraonem. I zatem ten syn z tego nieprawego łoża ożenił się ze swoją przyrodnią siostrą, księżniczką Ames. I co ciekawe, ten przypadek powtarza się w kolejnym pokoleniu. Totmes I ze swoją siostrą ma też tylko dwie córki, a syna Totmesa II rodzi mu jedna z nałożnic. Zatem co robi Totmes II, ten syn Totmesa I, który się ożenił z własną siostrą przyrodnią? Żeni się też ze swoją przyrodnią siostrą Hatshepsut, naszą właśnie Hatshepsut. No i teraz sobie myślicie, musieli mieć fajne mutacje genetyczne, pewnie mieli. No ale cóż, i oni właśnie, to przyrodnie rodzeństwo Hatshepsut z Totmesem II, mieli dwie córki. Także tylko dwie córki, a przyszły faraon, Totmes III, jest znowu synem konkubiny. Jest to dziwne fatum, które zadecyduje o losach Hatshepsut, kobiety faraona na tronie starożytnego Egiptu. Hatshepsut była więc córką Totmesa I, żoną i przyrodnią siostrą Totmesa II, teściową i zarazem ciotką Totmesa III. Możecie to sobie rozrysować, nie musicie, wierzcie mi tylko, że to się tam wszystko kotłowało po prostu, tak? Że no, oznaczkowanie pochodzenia genetycznego tych zwłok byłoby bardzo skomplikowane. No ale właśnie, czyli Totmes III znowu, by nabyć prawa do tronu jako syn konkubiny i faraona, musi się ożenić z kolei z córką Hatshepsut, swoją przyrodnią siostrą. Czyli musi się ten cały cykl odbyć po raz kolejny w tej rodzinie. To jakby nie najlepiej wróży tej dynastii, jeśli chodzi pod kątem genetycznym. No ale umiera mąż brat Hatshepsut. Umiera w 1504 roku przed naszą erą, po 8-letnim panowaniu. No i Hatshepsut powinna teraz sprawować rządy jakby jako regentki w imieniu 7-letniego pasierba i przyszłego zięcia, no bo przecież ten pasierb się musi ożenić z jej córką, Totmesa III. W rzeczywistości jednak Hatshepsut sięga bezpośrednio po władzę faraona. Wiemy o tym, ponieważ w świątyni grobowej Hatshepsut, o której jeszcze powiem, w Tebach, zachowały się inskrypcje ścienne, które opisują przebieg jej koronacji. Koronacja Hatshepsut odbyła się w Heliopolis, miejscowości na północ od ówczesnej stolicy Dolnego Egiptu, czyli na północ od Memphis. Inskrypcje z tego grobowca mówią, że zgromadzeni w Heliopolis bogowie, nie bardzo wiemy, czy chodzi o to, że byli kapłani, którzy reprezentowali bogów, czy zrobili jakiś teatr dla ludu, w których zainscenizowano, że bogowie zstąpili z nieba i koronują Hatshepsut. Powitali Hatshepsut następującymi słowami. Witaj, córko Amona-Re. To był taki bóg. Będziesz rządzić sprawiedliwie, odbudujesz to, co zostało zrujnowane. Wzniesiesz własne pomniki i zapełnisz stoły ofiarne temu, kto cię spłodził. Przemierzysz cały kraj, ogarniesz wiele obcych krain. Powstrzymasz Libijczyków, pościnasz głowy wojownikom i poskromisz władców Syrii. Zgodnie z wierzeniami starożytnych Egipcjan, jako ten, który ogłasza koronację, wystąpił ojciec Hatshepsut, faraon Totmes I. Oczywiście już nie żyjący, ale to nikomu nie przeszkadzało. Przemówił on do zgromadzenia bogów i królewskiego dworu. Ktokolwiek wypowie jej imię ze czcią, wejdzie do królewskiego pałacu tak, jak to sprawiło moje imię, ponieważ ty jesteś boska, o córko Boga. Nie bardzo wiem, jak się to odbywało w praktyce, bo są różne opinie na ten temat. Czy był jakiś, powiedzmy, aktor, czy był to kapłan, w którego wstąpił Bóg. Jest to najbardziej prawdopodobna opcja, bo takie historie się pojawiają także w przypadku spłodzenia. Na przykład się opowiada, że w jakiegoś mężczyznę wstąpił Bóg i spłodził dziecko jakieś tam. Zatem zakładamy, że tutaj namiestnikiem bogów jest jakiś kapłan, który jest jakby, w którego wstępuje duch ojca Hatshepsut i ją koronuje.
Tak przyjmijmy, chociaż nie wiemy na pewno, jak było. No i tak, Hatszepsut się koronowała na władczynię. W odpowiedzi lud przyjął nową królową, całował ziemię u jej stóp, cieszył się i radował podobno i tak dalej. No tak przynajmniej jest napisane w grobowcu. Załóżmy, że tak było, bo właściwie dlaczego mieliby robić coś innego? Pewnie by się bali. Był rok wtedy 1501 przed naszą erą. Panowanie Hatszepsut ma trwać około 20 lat. Ze związku tego Totmesa II, który zmarł, męża brata przyrodniego Hatszepsut, narodziły się dwie córki, Neferure i Meritre. Hatszepsut wykreowała Neferure na księżniczkę krwi, rozpowszechniając w ogóle jej wizerunek jako męskiego potomka. Jakby planowała, wydaje się, dynastię kobiet rządzących Egiptem. Po wstąpieniu na tron przekazała jej swój tytuł boskiej małżonki Amona, czyli boga, który wtedy jakby był najważniejszy w Egipcie. Wszystko wskazuje właśnie na to, że Hatszepsut przygotowywała córkę Neferure, swoją starszą, do objęcia władzy jako jej następczyni, jako faraon. Niestety Neferure umrze w młodym wieku, zniweczy plany i nadzieje matki. Dla zachowania i umocnienia swojej władzy, zwłaszcza, że była kobietą, Hatszepsut otoczyła się gronem zaufanych, no nie tylko wojowników, którym powierzała najwyższe stanowiska państwowe, no ale także oczywiście musiała żyć dobrze z kapłanami, bo to oni tak naprawdę dzierżyli rząd dusz. A wśród tych urzędników wojowników, chociaż on był także architektem, był ktoś jej szczególnie bliski. Nazywał się Senemnut. Był wielkim kapłanem boga Amona, architektem. Senemnut stał się prawdopodobnie pierwszym faworytem królowej. Został właśnie opiekunem księżniczki Neferure. Ta godność właśnie, Senemnuta, nasuwa przypuszczenie, że Hatszepsut po pierwsze namaściła córkę przyszłego faraona, ale też traktowała Senemnuta wyjątkowo czule. I tutaj w pierwszym grobowcu tego Senemnuta odnaleziono taką jakby, nie wiem, powiedzmy cegłę z tekstem, który przesądza także o istnieniu tej drugiej córki, Meritre. Bo tam Senemnut na tej cegle jakby oświadcza: piastowałem urzędy przy najmłodszej córce Hatszepsut Meritre, a także przy pierworodnej Neferure. Królowa na dodatek, jeśli chodzi o Senemnuta, zgodziła się, by wykonać wiele wizerunków i rzeźb Senemnuta w jej towarzystwie. Trzy spośród posągów, takie przedstawienia Senemnuta, to Senemnut trzyma małą księżniczkę Neferurę i on te posągi zawierają w tekstach wyrytych na ramionach tych posągów, bo tak robiono, kryptogramy, czyli takie jakby rebusy, które wyrażały wieczne oddanie Senemnuta królowej, miały w sobie zakodowane imię Hatszepsut. Podobne kryptogramy znajdują się na wielu innych przedmiotach i na skarabeuszach. Senemnut odgrywał decydującą rolę w edukacji Neferure, tej mającej być następnym faraonem. Był piastunem, nauczycielem pierworodnej córki Hatszepsut. I to była córka jeszcze z królewskiego łoża. Córka, która była dzieckiem jej i Totmesa II, jej brata męża. Senemnut i młoda księżniczka są bardzo często ukazywani razem na reliefach i w rzeźbach, zatem Senemnut na pewno był blisko królowej. Bliskość tych dwojga nie budzi także wątpliwości, bo istnieje domniemanie właśnie istnienia romansu między nimi. Tak jak mówiłam, prawdopodobnie był jakby faworytem królowej. A przesłanką do tego jest postać Maiherpereia. Różnie to ludzie czytają, jak jeszcze raz powiem, nie wiem, jak brzmiał staroegipski język. Chłopca, a później młodzieńca, pojawiającego się w otoczeniu królowej, mającego wyraźne nubijskie rysy. Chłopiec był wychowywany w pałacowej szkole razem z dziećmi królewskimi. Wkrótce został paziem Hatszepsut i otrzymał tytuł nosiciela wachlarza po prawicy króla. Gdy ten młodzieniec zmarł, został pochowany w Dolinie Królów. Świadczy to jakby bezspornie o tym, że był wysoko urodzony i że miał dla królowej niezwykłe znaczenie
i może to wskazywać na pokrewieństwo Maiherpereja i Hatszepsut, a ściślej na to, że był on synem królowej i synem Nuta. Hatszepsut jednak, będąc kobietą, nosiła męski tytuł królewski. Ja celowo nie mówię faraonka, dlatego że nie istniała, nie wiem jak to powiedzieć dokładnie, ponieważ ten staroegipski język, tak na tyle na ile byłam w stanie doczytać, istniały tam formy męskie i żeńskie, czyli istniały tak zwane feminatywy, te których nikt nienawidzi, wszyscy nienawidzą po prawej stronie barykady, no to akurat nie było po prostu tak jakby w języku tego odpowiednika faraona w wersji żeńskiej. Istniała jakby słowo określające jakby małżonkę króla i tak dalej, ale nie było pojęcia faraonki, tak byśmy dziś powiedzieli. Co mimo, że takie postacie w dziejach Egiptu istniały, ale one przyjmowały nadal męski tytuł. Faraon z definicji musiał być mężczyzną. Jeśli już kobieta na tronie zasiadała, to z zasady przyjmowała męskie tytuły, takie nosiła też stroje i na wizerunkach ukazywano ją w ogóle jako mężczyznę. Hatszepsut jednak na początku nie zamierzała w ogóle rezygnować z atrybutów swojej płci. Chciała być królem kobietą. Chciała, by jej córka była królem kobietą. Kazała zwracać się do siebie w żeńskich formach tradycyjnych tytułów, czyli nie było może pojęcia faraonka w tamtym języku, ale nazywała się zamiast synem Ra, nazywała się córką Ra. Zamiast doskonałym bogiem, nazywała się doskonałą boginią. Była wcielonym Horusem, ale Horusem rodzaju żeńskiego, bo ta forma akurat istniała. Jedyny tytuł królewski, którego nie przyjęła w ogóle, był to byk potężny, który przysługiwał faraonowi, bo to słowo stanowiło zbyt dosłownie męski element tego imienia Horusa, tak naprawdę, więc tego tytułu po prostu nie przyjęła. Jej wizerunki z początków panowania łączyły zarówno kobiece kształty, jak i strój z atrybutami władzy faraona. Czyli w czasie koronacji wystąpiła w diademie z ureuszem, czyli taka postać z głową sępa i ciałem kobry, w fartuszku ze złotym biczem, z laską w ręku i tak dalej. Była żywym wcieleniem Horusa. Przybrała też właśnie wtedy nowe imię, Maat-Kare Hatszepsut, czyli córka boga Re, uosobienie ładu i porządku świata. Na początku też zresztą przez krótki czas w różnych dokumentach państwowych wymienia się Hatszepsut, obok Hatszepsut imię małego Totmesa III, w imieniu którego rzekomo na początku pełni rządy, ale to szybciutko zniknęło. Ona sama ogłosiła się królową, faraonem. Prawdopodobnie Totmes pozostawał wtedy w pewnym sensie w areszcie domowym, prawdopodobnie był jakby więźniem w pałacu w Tebach, lub może zesłany został gdzieś na daleką prowincję, pilnowany przez jakiegoś wiernego królowej dowódcę wojskowego. No i tak, tak jak mówię na początku, Hatszepsut, faraon, nie unika siebie, przedstawiania siebie jako kobiety, a funkcję małżonki boga, którą zwykle pełniła no, po prostu żona faraona, w pewien sposób odgrywa jej córka, Neferure, która dostaje tytuł właśnie tej małżonki boga, choć jest córką króla Hatszepsut. Ja wiem, że to jest pomotane, no ale tak to rozegrano powiedzmy formalnie. Tak, to wszystko są rzeczy kompletnie metafizyczne, one nie są jakby no, w żaden sposób racjonalne, tak? Po prostu takie były tytuły i Hatszepsut to w ten sposób rozegrała. I tak zresztą córka Hatszepsut, Neferura, jest przez jakiś czas przedstawiana w świątyniach w Karnaku, tuż za matką, tak jakby był, tak jak kiedyś przedstawiano żony faraonów tuż za faraonem. Czyli namaszczono Neferurę na następnego faraona. Totmes III na razie siedzi w klatce. Boską małżonką Amona natomiast jest, tak jak mówiłam, jej córka Hatszepsut. Dziwne to, ale tak to jakoś póki co działa. Pamiętamy, że Hatszepsut będzie rządzić 20 lat, czyli to nie było takie głupie znowu wyjście. Zresztą dla ludu to specjalnie pewnie większego znaczenia nie miało. No ale Hatszepsut nie czuła się bezpieczna, im była starsza, tym mniej. Bo istniał ten legalny władca, młodszy od niej Totmes III, Pasierb, syn jej męża, brata,
z niewolnicą. No więc z czasem, by jakoś by jeszcze bardziej osadzić swoją władzę, Hatszepsut zaczęła przedstawiać się jako mężczyznę i utrzymywać, że jeszcze za życia swego ojca została przezeń wyznaczona na faraona. Gdy to jakby przestało wystarczać, wymyśliła historię swoich boskich narodzin, zgodnie z którą była dzieckiem samego Amona Ra, który spłodził ją z jej matką, wcieliwszy się w Totmesa I. Tak, czyli rzekomo jej ojciec był tylko nośnikiem samego Boga, który się w niego wcieliłby z tą jej matką, która nazywa się Jachmes, spłodzić samą królową Hatszepsut. Chciała odpowiedzieć w pewnym sensie cudem na cud, bo to przecież Bóg Amon miał wyznaczyć Totmesa III, jej pasierba na króla. No ale ten pasierb jest trochę niewygodny. Trochę nie wypada go zabić, bo nosi odpowiednią krew, no ale dopuścić go do władzy też trudno. Kapłani, którzy popierali królową, jak to kapłani, kiedy akurat im to było na rękę, zaczęli rozpowszechniać tę opowieść o jej boskim pochodzeniu, żeby ją jeszcze bardziej osadzić w tej władzy, która by jej się, nawiasem mówiąc, należała, gdyby tylko urodziła się chłopcem. To w ogóle nie musiałaby robić żadnej z tych rzeczy, bo przecież krew miała odpowiednią, królewską z obu stron, jednakowoż miała cipkę. I ta cipka stała na przeszkodzie, by mogła objąć władzę bez tych wszystkich chocków, klocków i kombinowania z bogami. Zatem stworzono nową mitologię, tak? Przedstawiono Amona, który nawiedza tą matkę Hatszepsut, Jachmes. Kolejna scena ukazuje ją już w ciąży. Potem reliefy pokazują nowonarodzoną Hatszepsut jako chłopca. No, jakby wszystko jakoś to działa. Ten pomysł, by Hatszepsut w pewnym momencie swojego rządzenia niejako przeistoczyła się w męskiego faraona, to następowało etapami. A on przyszedł prawdopodobnie właśnie z wcześniejszej władczyni Egiptu, nazywanej właśnie Neferu Sobek z końca XII dynastii, która postąpiła dokładnie ten sam sposób. Stąd też królowa Hatszepsut zaczęła nosić insygnia władzy faraona łącznie ze sztuczną brodą ceremonialną. Wiele statui zaczyna wskazywać ją w postaci wpółżeńskiej i półmęskiej, tak jak było z Neferu Sobek. I po okresie takiego przeistaczania się, tego takiego trochę życia na krawędzi dwóch płci, w pewnym momencie Hatszepsut jest już ukazana w typowo męskiej postaci, pozbawionej biustu, jako męski faraon ze wszelkimi oznakami władzy. Według jednej z teorii to było spowodowane tym, że Hatszepsut musiała być królem, kimś więcej niż wielką małżonką i regentką. To też by jeszcze bardziej uwiarygodnić się, Hatszepsut włączyła swojego ojca, Totmesa I, do swojego kultu grobowego, umieściła w jego kaplicy dodatkowe jakby wspomnienia o sobie, tak to nazwijmy. I także prawdopodobnie to Hatszepsut przeniosła swojego ojca, Totmesa I, do swojego własnego grobowca w Dolinie Królów. Tak, żeby, wiecie, już te wszystkie nadzwyczajne, nadprzyrodzone moce pomagały jej utrzymywać władzę. Hatszepsut kazała wykuć dla siebie grobowiec. No i ten grobowiec, który kazała dla siebie wykuć i do którego przeniosła swego ojca, no to był prawdziwy majstersztyk. W ogóle Hatszepsut, jak zaczęła panować, ja jeszcze do tego grobowca za chwilę wrócę, tylko chcę tutaj tak nawiązać, zaniechała w pewnym sensie polityki podbojów, to znaczy zaczęła bardziej eksploatować surowce, kamieniołomy na potrzebę budownictwa, bo ona była bardzo sprawną budowniczą. Przede wszystkim przystąpiła oczywiście, tak jak każdy faraon, do budowy swojego grobu. No i ten postanowiła zbudować swój grób w Deir al-Bahari, w skalnej dolinie na zachód od Teb, i wzniosła tam olbrzymią świątynię. A architektem tej świątyni był nie kto inny, jak jej ukochany faworyt Senemnut, który był wyjątkowo zdolnym architektem i zaplanował tę budowlę na wielką skalę.
Zresztą została ona odkopana, można ją zwiedzać dzięki między innymi polskim egiptologom. Jest to bardzo niezwykłe miejsce. Świątynia była wewnątrz pokryta wspaniałymi malowidłami, była naprawdę olbrzymia, bo od wejścia tak jakby na dziedziniec do głównego sanktuarium było chyba ze 300 metrów. Tam były też malowidła ze scenami boskich narodzin królowej, ta cała legenda o, wiecie, też wstąpieniu Boga w jej ojca i tak dalej. Była tam też na tych malowidłach historia zorganizowania przez nią wyprawy do krainy zwanej Punt. Do tego za chwilę dojdę. I tam pokazano właśnie na tych malowidłach, jak Bóg Amon zwołuje na radę bogów, by oznajmić im, że oto nastanie królowa, której da on wszelkie ziemie i wszystkie kraje we władanie. No i ta wyprawa do krainy Punt jest to obecnie, przypuszcza się, że to są tereny obecnej Somalii. To została zorganizowana przez Hatshepsut w poszukiwaniu kadzidła dla świątyń Amona. De facto była to wyprawa, by zebrać bogactwa dla kapłanów, którzy byli odpowiedzialni za to, by ona się utrzymywała przy władzy. Wyprawa, która wyruszyła na zbudowanych w tym celu specjalnych okrętach 20-wiosłowych, popłynęła wzdłuż brzegów Morza Czerwonego, przez cieśninę Adeńską, i okręty płynęły wówczas tak naprawdę całkowicie w nieznane. Oni nie wiedzieli, co tam dalej jest. Stąd te inskrypcje świątynne, które upamiętniły sukces tej wyprawy i szczęśliwy powrót statków wyładowanych skarbami. Podobno książęta Puntu, wziąwszy ekspedycję egipską za wysłanników niebios, padli przed nią na twarz i złożyli faraonowi dwóch krajów, królowej Teb i Karnak, boskiej Hatshepsut, córce Amona Re, stosy świeżego kadzidła, drogocenne drzewka mirry, heban, kość słoniową, liście cynamonu, antymon, pawiany, koczkodany i skóry lampartów. Oczywiście jest możliwość taka, że dopłynęli do tej Somalii, wyrżnęli co trzeba i ukradli co trzeba. Jest możliwość, że lud Somalii im to wszystko po prostu oddał. Jest możliwe, że nigdzie nie dopłynęli, gdzie by nie wiedzieli, gdzie są, ale dopłynęli gdzieś, skąd mogli wziąć zasoby i wrócili triumfalnie. Nigdy się nie dowiemy. Ważne, że legenda robiąca z Hatshepsut ważną królową, która przywozi dary dla kapłanów, utwierdziła ją na stanowisku. No więc twórca tej świątyni, w której to wszystko jest wymalowane, Senemnut, pomimo wszystkich możliwych tytułów, sprawowania najwyższych urzędów, opiekowania się córkami Hatshepsut i prawdopodobnie posiadania syna razem z królową, nie utrzymał się do końca panowania swojej ukochanej królowej. Ponieważ powodem tego wypadku było dokonanie przez niego świętokradztwa. Ponieważ gdy budował ten grobowiec dla królowej, tą świątynię grobową, w tajemnicy wybudował on sobie w obrębie świątyni grobowiec, a wejście do niego przemyślnie zamaskował. Być może po prostu nawet po śmierci chciał znajdować się blisko swojej ukochanej, ale świętokradztwo wykryto, Senemnuta pozbawiono urzędów i musiał więc zbudować sobie inny grobowiec w nekropolii dla zwykłych śmiertelników. Bardzo to w sumie trochę takie okrutne, smutnawe. I nie wiem, czy Hatshepsut zrobiła to dlatego, że musiała, bo ten skandal by podkopał jakoś jej władzę, czy faktycznie czuła, że Senemnut przekroczył granicę. Poza tym Hatshepsut po drugiej stronie Nilu, w wielkiej świątyni Amona w Karnaku, kazała wznieść ogromny obelisk z granitu, który się zachował do dziś, a wyryte na nim inskrypcje mówią między innymi: zbudowałem ten obelisk także i dla tych, co przyjdą po mnie, dla każdego, którego serce zachwyci się tym pomnikiem. Nie nazywajcie tego czczą przechwałką, tego wszystkiego, czego uczyniłam dla swego ojca. Czyli znowu to był obelisk, który miał przypominać, że ona jest córką wielkiego faraona, właściwie boga, Totmesa I. Hatshepsut też dalej był łechtać kapłanów Amona, odrestaurowała wiele starych świątyń, zbudowała też nowe, czym niewątpliwie zasłużyła się w oczach swojego ojca, Amona, a przede wszystkim w oczach popierających ją kapłanów.
Dzięki temu mogła w spokoju kontynuować panowanie. I jak widzicie, od starożytności, od paru tysięcy lat przed naszą erą, trzeba iść pod ramię z klerem, by utrzymać władzę. Wszystko jednak ma swój kres, także panowanie Hatszepsut musiało dobiec końca. Po drodze zdarzyło się parę przegranych wojen, utracono zdobycze Amenhotepa I i Totmesa I, mianowicie Palestynę i Syrię. W końcu i nad samym Egiptem zawisło niebezpieczeństwo najazdu wrogich plemion. Zaczął wzrastać nacisk opozycji, szczególnie wśród niższego kleru boga Amona. Szerzono wieści, że po śmierci Totmesa II, męża brata Hatszepsut, Bóg wyznaczył następcą nie Hatszepsut, lecz Totmesa III. No po prostu kapłani, chcąc się pozbyć Hatszepsut, zaczęli wykopywać jakby nową, starą mitologię. Ale może też wokół dorosłego już Totmesa III, tego pasierba Hatszepsut, utworzyła się kolejna silna partia. Trudno powiedzieć, bo z ostatnich lat panowania Hatszepsut nie zachowały się żadne zapisy. Wiadomo tylko, że Totmes III obejmie w końcu władzę dość nagle, po roku 1482 przed naszą erą. Rozpocznie też tym samym długie, bo aż 35-letnie rządy. I tutaj mamy kilka teorii. Po pierwsze, Hatszepsut mogła chcieć uprzedzić bieg wypadku, bo opozycja była już zbyt silna i ogłosiła swego pasierba królem, współregentem Egiptu, trudno powiedzieć. Może miał miejsce zamach stanu, nie wiadomo. A może po prostu królowa zmarła śmiercią naturalną, no bo jeśli przyjąć za prawdę, że w chwili zgonu swego brata męża miała lat 36, a to są tylko szacunki, my nie wiemy, kiedy ona dokładnie się urodziła, a panowała przez lat 20, to była już w wieku, który w ówczesnych czasach uważano za straszną starość, bo tam średnia wieku to była, średnia długość życia to była 35 lat, więc to no wiecie, 56 to już to właściwie jest chodzący trup. Więc może nie było żadnego przewrotu, a po śmierci władczyni objął tron właściwie prawowity następca i tyle. Po śmierci Hatszepsut Totmes przejmuje pełnię władzy, by właśnie przez następne ponad 30 lat zasłużyć sobie na opinię jednego z najwybitniejszych faraonów. Co ciekawe, przez całe życie korzysta z oddanych Hatszepsut urzędników, tych, których ona mianowała. Potrafi docenić to, co osiągnęła, ale nowy faraon, 20 lat po śmierci swojej ciotki, zarządza w stosunku do niej damnatio memoriae, czyli nakazuje usunąć jej wizerunki i imiona. Przynajmniej stąd, skąd może, bo nie pewnie nie o wszystkich, bo dzięki temu, że nie o wszystkich wiedział, pewnie do grobowców nie wchodził, bo były zapieczętowane, dlatego tam przetrwały wszystkie te inskrypcje. No to po prostu bardzo wiele informacji o Hatszepsut nam przez to przepada, a także o jej dzieciach. Totmes III każe zniszczyć wszelkie ślady, nie tylko jej panowania, ale nawet istnienia. Zatarto imiona królowej na wzniesionych przez nią budowlach, zastąpiono je imionami Totmesa I, czyli jej ojca, lub Totmesa II, czyli jej brata męża. Skreślono jej imię z listy faraonów. Podobny los spotkał wszystkie portrety prawie i posągi władczyni, poza tymi, które tam gdzieś się zachowały w grobowcach. Następnie rozpoczął liczyć, jakby Totmes III zaczął liczyć lata własnego panowania od śmierci swego ojca, męża brata Hatszepsut, czyli tak jakby Totmes III wstąpił na tron zaraz po Totmesie II. Postanowił wymazać Hatszepsut z historii, tak jakby w ogóle nie istniała. A jej zwłoki nie spoczęły w tej świątyni, którą zbudował dla niej Senemnut. Rozpłynąć się miała w nicość. Albo została pochowana w tej świątyni, a potem przeniesiona do jakby pomniejszego grobowca, albo od razu została pochowana w innym grobowcu. W każdym razie w tej jej wspaniałej świątyni zbudowanej przez Senemnuta jej zwłok nie było. I bardzo długo nie było wiadomo, co się z jej ciałem stało. Czy Totmes kazał ją całkiem usunąć,
skazać ją także na niebyt w zaświatach, niszcząc jej ciało, czy nie. Ale tutaj mamy poważne poszlaki archeologiczne. W 1903 roku w grobowcu oznakowanym wtedy jako KV-60 w Dolinie Królów znaleziono sarkofagi. W Dolinie Królów znaleziono grobowiec Hatszepsut z pustym sarkofagiem oraz grobowiec niani Hatszepsut, Sitre, w którym tym grobowcu, tej niani, znaleziono dwie mumie kobiet. Jedną z nich prawdopodobnie była właśnie Sitre. No, lecz oczywiście identyfikacja była niemożliwa. W skrytce mumii królewskich z kolei znaleziono pośród wielu przedmiotów także urnę z imieniem Hatszepsut. Przy pomocy tomografu komputerowego prześwietlono znalezione także tam sześć innych mumii i przy okazji zbadano zawartość owej urny odkrytej w Deir al-Bahari, właśnie na której było napisane imię Hatszepsut i tam znaleziono zmumifikowaną wątrobę. Być może była to właśnie wątroba Hatszepsut. I to ciekawe, bo ta wątroba królowej zmumifikowana zawierała także ząb trzonowy z odłamanym jednym korzeniem. I ten ząb okaże się dowodem tożsamości Hatszepsut. Jedna z tych mumii znalezionych w grobowcu niani Hatszepsut będzie miała ubytek dokładnie pasujący do tego zęba. Wygląda więc na to, że mumię Hatszepsut przeniesiono z jej grobowca do pobliskiego grobu jej mamki, by uchronić ją przed profanacją podczas zemsty Totmesa III, który próbował ją po prostu wymazać. Jest to oczywiście tylko teoria. Naukowcy zbadali także DNA, które wykazało, że kobieta domniemana Hatszepsut jest spokrewniona z inną mumią, do której mają istnieją dowody, że jest prababką Hatszepsut. A także o królewskim rodowodzie tej mumii znalezionej w grobowcu Sitre, mamki Hatszepsut, ma być to, że lewa ręka tej mumii jest zgięta w łokciu, co jest bardzo charakterystyczną pośmiertną pozą faraonów. Wszystko więc wskazuje na to, że znaleziono Hatszepsut. Mumia ta należy do 50-letniej, otyłej kobiety, która cierpiała na pewno z powodu bólu zębów, cukrzycy, nowotworu, który prawdopodobnie mógł być przyczyną jej śmierci. No poza tym dożyła bardzo sędziwego wieku, więc musiała być, no wiecie, dobrze zaopiekowana. Oczywiście mogło być tak, że nie tylko jedna kobieta w tej Dolinie Królów była spokrewniona z prababką Hatszepsut, do której można było porównać DNA. No cóż. No ale powiedzmy, że Hatszepsut mumię znaleziono, bo wszystkie poszlaki na to wskazują, zwłaszcza, że znaleziono ją w grobie swojej mamki. No i ten nieszczęsny ząb. Znaleziony w urnie z jej zmumifikowaną wątrobą. Prawdopodobnie Totmes III, poza tym, że no Neferure pierworodna Hatszepsut zmarła, co prawdopodobnie było powodem rozpaczy jej matki, no to najpierw ożenił się ze swoją kochanką, prawdopodobnie, a następnie są podejrzenia, że mógł się ożenić z tą młodszą córką Hatszepsut, Meritre. No i tyle jeśli chodzi o naszą biedną Hatszepsut, o Nefertiti. Nagram także prawdopodobnie wkrótce. A tymczasem to tyle na dzisiaj. Do usłyszenia.